Hej wszystkim, po raz kolejny witam was w Team Fortress 2. Tak, dzisiaj będę grał, a raczej próbował grać jako szpieg. Czemuż to? Ponieważ nagrywam to 2 dni przed wrzuceniem tego filmiku, tak więc wybaczcie, jeżeli to, o czym mówię, już będzie nieaktualne, ale na dzień dzisiejszy Valve planuje wydać update. Już zapowiedziało kolejny update i będzie to update, który będzie po prostu masywnym balansowaniem wielu, wielu broni. Między innymi Deathringera dla szpiega, tak więc będę chciał zobaczyć, jak się gra przed i po tym, jak Valve zbalansuje tąże broń. Tąże? Tejże? Mogę go dźgnąć? Okej, dziękuję. Dziękuję, teraz będzie ładne dźgnięcie. Tylko odejdźcie trochę do tyłu, proszę. Nie mówcie, że... Zabiłeś go? Serio? Trochę niebezpiecznie przebierać się akurat za Pyro. Fajnie, fajnie. Okej. O, fuck. W złym momencie. Ale żyje. Ty za to nie żyjesz. Jak mówię, cieszę się, że Valve próbuje wciąż balansować grę. Według mnie jest to głównie posunięcie w stronę weteranów, ponieważ to skłoni ich do powrotu. Wiecie, nowe strategie, nowe możliwości. A cóż, Deathringer, tak. Naprawdę zbyt dużo osób używa Deathringera, czyli dzwonu zmarłych, jeżeli ktoś by nie wiedział. Po prostu ta broń jest wszechobecna. Wszechobecna, god damn it. Wszyscy tego praktycznie używają. Wygraliśmy. Wow, jeja. Jeja. Okej. Okay. Tak więc póki co, druga runda, zanim oni wyjdą z solóweczka. Po prostu czasami szpiegów zabija się dziesięciokrotnie, a mimo to nie zabijesz ich, ponieważ po prostu oni mają wyciągnięty Deathringer i stają się niewidzialnymi i są gotowi, żeby po chwili dźgnąć cię w plecy, tak samo jak robię ja to teraz. Będę chciał sprawdzić. Wiem, że naprawdę Deathringerem gra się zbyt łatwo. Już przez pewien czas próbowałem właśnie ze stokowymi zegarkami, nie radzę sobie zbyt dobrze, ale za to z takim na przykład... z taką na przykład peleryną nożywnika radzę sobie już całkiem nieźle. Ale będę musiał jeszcze podszkolić się w obsłudze tego zwykłego stokowego zegarka. Bo według mnie i według wielu weteranów TF-a, ja nie jestem weteranem, ale również popieram to, że jeżeli nie umiesz obsługiwać prawidłowo właśnie stokowego zegarka, to nie masz prawa nazywać się dobrym szpiegiem. Uda mi się sprowokować inżyniera do wyjścia? Nie. Znaczy, w pewnym sensie tak, ale tylko w pewnym sensie. What the fuck, co to było? Ale... Lag. Duży. I się zgadzam z wyborem głównej broni do znerfowania, że tak powiem. Że akurat jest to Deathringer, jednakże... Według mnie są dwie bronie, które trzeba koniecznie znerfować. I mam nadzieję, że Valve to zrobi w tym update'cie. Pierwszą jest Flogiscynator. Naprawdę... Podobna sytuacja. Zbyt dużo osób lata z Flogiscynatorem i ma się za najlepszych pyro na świecie. Mimo tego, iż po prostu, wiecie... Włączasz mini kryty i lecisz na oślep. Naprawdę. Naprawdę. Drugą bronią jest... jak to się nazywa się?
Ta mechaniczna ręka dla inżyniera? Anyone? Podpowiedzcie mi. Nie podpowiecie, ale... Kurde, jak to się nazywa? Jak to się nazywa się? Nie mogę sobie przypomnieć. God damn it. What the fuck? Czemu? Czemu my tylko jesteśmy tutaj? Czy wszyscy śpią? Okej, okay, jest szpieg, ale mamy pyro. Oni też mają pyro, którego zamierzam dźgnąć. No, dzięki wielkie, dzięki wielkie. Nie zdążyłem odpalić Deathringera. Ale tak to jest, jak się nagrywa. Niestety, czasami trzeba kliknąć, żeby cokolwiek się odpaliło. Tak więc moja wina. Może przy okazji zobaczę, jak to się nazywa się. Bo naprawdę, jednoręki bandyta, no tak. Mini działka po prostu są, jak dla mnie, za bardzo irytujące. Podnieść koszt budowy mini działka o 10. Według mnie to by wystarczyło, żeby inżynierowie przestali tak bardzo spamować tymi mini działkami. Czasami nie jest to nic złego, ale czasami po prostu... Gdzie się nie obejrzysz, tam masz mini działka. Okej. Okay. Myślałem, że jesteś szpiegiem. On tu chyba nie wejdzie po mnie. Okej. Okay. On widzi, że ja jestem Deathringerem. LOL! Wziąłem to przecież! Fuck, to się źle skończy. To się źle skończy, on mnie widział. Wiem, że... Wie, że jestem szpiegiem. Zapomniał o mnie? Czy po prostu zginął? Okej, okay. Spróbuję na kogoś naskoczyć z góry? Nie, nie muszę. Moi kompanii zajmują się nimi lepiej. O, oh, shit. O, oh, shit. Nie wierzę. Nie wierzę, że nie widziałeś mnie. Okej. 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 On mnie widział. On mnie widział. Nikogo nie ma! Co się dzieje z przeciwną drużyną? Idę momentem, się wolniej poruszam, tak więc zmienię na Pyrosa, Pyros. Zacnie. Tak więc Flogiscynator i jednoręki bandyta. Według mnie Valve to również powinno znerfować, czyli wiecie, obniżyć troszkę wartości. Bo to, że zbalansują drużyny, to jest naprawdę świetna, świetna sprawa. Jestem pod dużym wrażeniem, że zdecydowali się na takie posunięcie. LOL. Co to było? Przebiorę się, dźgnę tego inżyniera, albo chociaż zasypuję działko, też może być. LOL! Chcę tego pyro, ale nie dostanę już mi. Szkoda. Szkoda, szkoda. Ale było fajnie. Było fajnie! Okej, okay, ja nie wyjdę, póki ty tam jesteś, bo zwrócisz na mnie uwagę. Niedobry, niedobry. Ty jesteś nasz. Ty jesteś szpiegiem. No nie wierzę. No. Nie wierzę, że go wtedy nie dźgnąłem. God damn it. O fuck, ja tam nie wyjdę. Dwóch pyro. Boję. Masywnie. Nie. Spokojnie, weź energię. Wygramy? Wygramy! To był powinien być backstep. O właśnie taki. O właśnie taki. To był backstep! God damn it, zdążyłem go walnąć.
Okej, okay, co jeszcze, co jeszcze? Valve planuje dodać dwie nowe mapy. CP Process i CP Standing, czyli też punkty kontrolne. Taka sama, jaką gram teraz. Tylko teraz gram na Gorge. Nie grałem jeszcze na tych dwóch mapach. Podobno są to mapy, które cieszą się popularnością wśród potyczek 6x6, ale ja w takich nie brałem udziału, tak więc zobaczymy, może to są dosyć fajne mapy. Ty masz za to fajne... fajne takie te na oku, nie ty. Nieważne. Ale... tak, co do tych zmian w broniach, jak mówiłem, jestem jak najbardziej za. Co do nowych map również. No właśnie, nowe zmiany na mapach. Też Valve planuje zbalansować mapy. W jakim sensie? Bywają miejsca, w których można postawić działko i w których po prostu nie można ich zestrzelić. A Valve nie chciało tam wcale, żeby ktokolwiek stawiał działka. Tak, nie wiem, nazwałbym to ślepymi punktami czy coś takowego. Okej, okay, teraz Deadringer. To był zły Deadringer, bo od razu odcisnąłem. Okej, okay, zakradnę się tędy. Już jesteś... nie mój. Halo, czy ktoś mógłby tutaj łaskawie przyjść? Dziękuję. Doceniam dobre te. Okej, okay, teraz zrobię Rambo. Piękne, jakże Rambo. Jak teraz mnie zobaczy, to skonam. Kurde, chciałem jeszcze włączyć Deadringer. Ale okej, okay, okej. Okay. Tak, no po prostu, wiecie... na przykład teraz, gdybym tylko zdążył włączyć, to po prostu umknąłbym i praktycznie rzecz biorąc miałbym kolejne 5 killi na koncie. To jest aż tak łatwe. Założę się, że jesteś spajem. Wow! To było nazbyt łatwe. Dzień dobry panu. Pójdę tędy? Albo tędy, nieważne. Okej, okay, przyjęli punkt, tak więc teraz powinni przyjść tutaj lada chwila. Okej, okay, oni się nim zajmą, ja pójdę naokoło. Jak widzicie, jestem zwolennikiem bardzo, bardzo skrytej gry, mimo tego, że właśnie mam The Drinker. Ty, panie, dostajesz backstep. Ty ukradłeś mi kill, ale okej. Okay. Nie mówcie, już zmiana mapy? Szybko. Okej, okay, ale teraz będziemy grać żołnierzem. Dlaczego? Ponieważ druga zmiana w uzbrojeniu, w balansie uzbrojenia, jakie zapowiedziało Valve, to zmiany w przedmiocie wsparcie batalionu, bodajże tak to się po polsku nazywa. Battalion's Backup po angielsku. Mianowicie, zrobią chyba tak, jak jest ze sztandarem chwały, bowiem w przeciwieństwie do sztandaru chwały, to wsparcie batalionu, aby naładować mini kryty dla siebie i dla swoich kompanów, którzy znajdują się wokół siebie, to trzeba przyjmować na siebie obrażenia, a Valve chce zmienić, aby działało to na tej zasadzie, co sztandar chwały, czyli kiedy ty zadajesz obrażenia, to ładujesz sobie właśnie mini kryty. Też całkiem fajne, nie powiem. Losowo i żołnierz. I zamiast sznaderu chwały zmienimy na wsparcie batalionu. Widzimy, generuje defensywną aurę, która chroni pobliskich członków drużyny przed krytycznymi trafinami i blokuje 35% zadanych obrażeń. Furia rośnie w miarę otrzymywania obrażeń. I właśnie chodzi o to,
żeby furia rosła w miarę zadawania obrażeń. Dziwna trąbka. Mało osób jest na tym serwerze cesteczka, ale chyba dojdzie kilka. Medyku! 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 Dziękuję. Yo! Założę się, że tu czają się snajperzy. I nie mylę się. Don Bambo. Dobra, skaucie. Mamy to, mamy to. Nawet dwóch skautów. Auć! Nie! Nie! Tak! No nie, no nie, 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 nie. Po prostu nie. Tak. No, dajcie, 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 dajcie mi jeść. Dajcie mi jeść. Oj, chyba zaraz zmienię mapę. Dajcie mi jeść. Wow! Wow! Tutaj jest dużo więcej osób, z którymi można grać. Yo, dawg. Ja pomogę. Ja wiem. Jestem inżynierem. Widzicie? Nie takie trudne. Nie masz działka, żeby kontrolować je poskromiaczem, mój drogi. Okej, zmienię za chwileczkę serwer. Serwer. Bo tutaj jest za mało osób. Chyba, że ktoś dojdzie. Wtedy byłbym bardzo pocieszony. Gdzieś tu będzie snajper, tak więc mam się na baczności. Może ze sikami. Dobra, już go widzę. I właśnie tutaj celuję. Myśli, że jest spoko, że wyceluję. Wyszedłeś na chama. Teraz masz tego konsekwencje. No i widzicie, bardzo wolno mi się ładuje ten pasek furii. Najpierw zdjąć snajpera. Potem dopiero zająć się wózkiem. Okej, najwyraźniej snajper poszedł na urlop, tak więc... A, ty kampisz. Nie jesteś szpiegiem? Nie jesteś, bo pchasz wózek, ale jestem, wiesz... Zbyt nadpobudliwy. Ty jesteś szpiegiem. Wow! Chyba to wygramy. Chciałbym wejść i zrobić solóweczkę. Nie! Bierz solóweczkę! Solóweczka! Dokładnie! I tak oto w pięknym stylu się kończy. Kończy misję. Kurde, ja... Te moje boskie rocket jumpy po prostu zachwycają. Wow. Nawet nie zdążyłem naładować paska furii. Po prostu za mało obrywam. Gdyby był heavy, to by było idealnie. Gdyby był... oczywiście przeciwnej drużynie. Gdyby był żołnierz, to by było idealnie. Albo demoman. Ale nie, tylko chillujący się snajper, chillujący się szpieg. Zajrzałem szybciutko na blog Valve i okazuje się, że tylko 15% osób, które miały ten sztandar, kiedykolwiek go wyposażyły. Naprawdę, aż tak źle. Tu będzie działko. Okej, on go wysadzi. Okej, teraz mam kłopoty. Ale mam naładowany nieco pasek furii, tak więc nie martwię się. Nie bój się! Jestem w sikach? Jestem w sikach. O, shitty, shitty bag! Aaaa! Od razu wiedziałem, że dam radę. Wcale nie panikowałem. Chciałbym solówkę. Pozwólcie mi zabrać solówkę moich ludzi! Na pewno wyjdzie tu jakiś. Jestem pewien, że wyjdzie tu jakiś. Nie, opuścił grę. Rage quit!
BAM! 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 Muszę... Jeszcze troszkę i naładuję pasek! Chcę chociaż raz w życiu odpalić ten sztandar! Jeszcze jedna rakietka i byłoby z głowy. Wow! To było... Nawet nie opiszę, jakie to było. Nie! Daj odpalić! Jest! Mamy kryt ze... mamy defensywną aurę. Z... wsparcia batalionu. I tyle. Naprawdę, muszę to zbalansować, bo tego po prostu jest... Za rzadko to się da użyć. Wow, nie chciałem tu polecieć. Niemniej efekt mnie zadowala. Po prostu solóweczka! Mało osób i gramy przeważnie przeciwko free to playom. To dlatego wygrywamy. Słyszę Heavy'ego. Może drugi raz uda się naładować. Ten sztandar. Ale póki co chciałbym pójść tam. Jeżeli to szpieg to uciekł przede mną. Okej, tam jest! Tam jest! Au! Krwawie! Jesteś w moczu. Jesteś w moczu. A, shitty bang bang! Kurde, zapomniałem. Jak przyjmuję obrażenia. Nie jak je zadaję. Nas jest mniej. I tak wygrywamy. Każdy z nas dominuje przynajmniej jedną osobę. Tak bardzo dobrze nam idzie. Okej. Mamy pasek Fury. No może coś daje, bo naprawdę małe obrażenia były nam zadane. Wow, po prostu wow. W życiu... Nawet z botami nie idzie tak łatwo. Chyba, że walnie się ich 16, ale... Czemu zawsze walisz we mnie, jak daję solóweczkę? That's unfair. Niech żyją losowe krytyki. Chociaż w sumie on był chyba oblany moczem. Brawo, na pewno nie zestrzelę działka z tej pozycji. Ciebie nie widziałem. Dalej, ja tak mogę cały dzień. Wow, przyczaiłeś się. Nieźle, nieźle, przyznaję. Pomysł był. Zdaje się, że tu jest apteczka, jeżeli dobrze sobie przypominam. Tak jest. No jakoś się te kryty ładują, ale niezbyt szybko. Dobra, dopchacie to. Dopchajcie to, towarzysze. Jej. Na pewno nie jesteś szpiegiem, skoro byłeś cały czas na ich spawnie. I zmienię serwer, bo to nie ma sensu. Okej. Na Halloweenowym nie. Szukałem 24-godzinnego właśnie Gorge'a, ale znalazłem tylko jeden. Może raport kłamie i tak naprawdę jest tam więcej graczy? Chciałbym trochę polamić szpiegiem. Zobaczmy.
Niestety listy nie kłamią. Wyszukajmy może w takim razie Control Point Dust Bowl. Nie można dołączyć, serwer jest pełny. Dołącz. Nie można dołączyć, serwer jest pełny. Dobra, walnę. What? Dobra, niech będzie, losowa gra. Zdajmy się na los. Niech będzie, lamimy szpiegiem. Nie umiem kompletnie na tej mapie grać szpiegiem. Nie wiem jak się skradać, nie wiem gdzie są najlepsze, że tak powiem, okazje. Jest dużo choke pointów chyba na tej mapie. Mimo tego, że jest dosyć obszerna. To jest dopiero... ironia. I na pewno będą iść tędy. Dobry Boże. Okej, okay, maselnica. Nie tauntuj po każdym killu. Proszę, nie. Okej, okay, smacznie. Tu jest apteczka, powinna być apteczka, nie ma apteczki. Będzie medyk, będzie dźganko, tu jest apteczka. Wybacz, skaucie, musiałem. Dobra, musi być smacznie. Smacznie i zdrowo! Myślałem, że jest ich mniej. Przerzuciło mnie, no dobra. Walczmy więc z drużyną Blue. Ładna czapka. Skradanka się 3000. Skradanka się. What? To był backstep. To był backstep. Dzięki ci, Frapsie, za to, że robisz lagfest. Lagfest. Jak mogę mieć takie statystyki z takim tanim przedmiotem jak The Dringer? Ładna czapka. Myślałem, że mogę tam wejść. Pójdę naokoło. Na obu koło jest dobrze. Na obu koło. Quick fix cię nie uratuje. Jesus Christ. Jesus Christ, to nie było dobre, masz otłuszacz, tra la la la, umiesz używać Airblasta. Skłaniam przed tobą głowę, jesteś godnym adwersarzem. Widzicie, tak trzeba reagować, a nie Rage, to tylko gra. Oczywiście przerzucam teraz do mojego filmiku z Epic Failami. Na pewno nie pójdę tędy. Trzeba iść tamtędy, gdzie chodzi najmniej osób. Smacznie, on ma... no... on ma... wejście smoka, no dobra. I tak dostał bułę, więc... What? Medic! Dziękuję. Coś mi się wydaje, że jesteś szpiegiem. Chyba, że lubisz ustawiać się jako snajper bardzo blisko wroga. Jak tak, to propsy dla ciebie. Gdzieś tu jest teleport. Na razie! Później się tym zajmę. Póki co i tak bronią punktu przedostatniego. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Nie mogłeś się nabrać tak łatwo na moje przebranie. Po prostu obszedłem cię naokoło i walnąłem. Uważaj, to szpieg. Nie da rady, żebym wycelował z tego dziadostwa. Ale ty już wycelujesz. Więc pozwól, że pozbędę się mojego przebrania. Mojego pysznego, pysznego przebrania. Okej.
ambasadorem nie strzela się tak często, tak BTW. BTW. Auć, dostałem strzału tam, gdzie wolę nie mówić, jak dostaję strzału. To nie miało żadnego sensu. No i standardowy szpieg z zestawem Saharan Spy. Oczywiście ma Deadringera i może dźgać i natychmiast się przebierać. Śmierć free to playowcom. Taki zestaw po prostu wykańcza nowicjuszy. Bo nie wiedzą, że dopiero się przebrał. To było smaczne, zdrowe i w ogóle zacne. Dobra, nie masz ochrony. Nie masz ochrony. Ja też nie mam ochrony. W ogóle jest fajnie, bo masz odtłuszczacz i możesz zmienić broń w ułamku sekundy. Swag! Walka jest dosyć wyrównana. Powinienem się zająć jednak tamtym działkiem. To moja robota jako szpiega. Teraz pozwól, że wezmę twoją broń. Przedłużę sobie żywotność Deadringera. Dobra. Nie mam szans. Nie mam szans. Mam szansę! To już drugi raz! Miałem go jak na widelcu. I mówiąc jak na widelcu, mam na myśli naprawdę jak na widelcu. Okej, i to jest podręcznikowo użyty Deadringer. Ten medyk tak jakby szedł. Biegnę wam pomóc, ludzie! Ale patrzy na moment tuż przed nim. Nie. Wybacz. Już mnie tu nie ma. God damn it. Medyk żyje? Medyk nie żyje. My god! Nie podoba mi się przebieranie za Pyro, kiedy Pyro tak dobrze sobie radzi. Kiedy mnie rozpozna, to już po mnie. No, na przykład. O, snap! Bardzo dobrze. Medyku. Akurat miło, że na ciebie natrafiłem. Dzięki, ziom. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Ej, no serio? To samo. Dokładnie to samo co wcześniej. Nie wychodzę tamtędy, bo tam będzie czyhał ten Pyro i będzie chciał mnie zjeść. Tak, tak! Ej, no what the fuck? Ile on ma? Co? Nie, coś co do tego Pyro się po prostu nie zgadza. Po prostu się nie zgadza. Bąk. Bąknij się. Jestem prawie pewien, że ten Pyro ma jakieś... oszukuje, bo... On nie porusza się jak normalny Pyro. Po prostu coś tu jest nie tak. Unikam tego słowa, bo wyszedłbym jakbym jęczał, że przegrywam, ponieważ on ma haksy. Ale no naprawdę, coś jest nie tak. Albo ja jestem za wolny. Już nie żyję. Tu nie wyjdziesz, tu nie wyjdziesz. Zgadnijcie, za kogo się nie będę już przebierał. Tak jest! Za Pyro. Nie mogę wyjść.
To jest najgorszy choke point dla szpiega. O, smacznie. Zasapuj to, no, na miłość boską! Miałem zamiar zrobić tak... I nie ma cię, ale on zrobił... Pyt z patelni! Kryt! Nie ma mnie! Yo. Bardzo chciałbym. Skończyło mi się. No i życie mi się skończyło! Zaczyna się ten okres... CO WYPRAWIA?! Zaczyna się ten okres w życiu... gracza, kiedy nie idzie mu. Za nic mu nie idzie, lami jak nigdy. Nie mam pojęcia, co to było, włączyłem Dead Ringer tylko po to, aby nie umrzeć. Nie przebieram się za Blaze. On idzie tamtędy, ja nie idę tamtędy. O jeju. Pójdę tędy. Nie widzi mnie. Nie widziałeś mnie! To powinien być backstep. Teraz tylko robię to po to, aby nie zginąć i dobrać się do zasobnika. Potrzebna mi druga część gry. Tamtym drugim faciem. Żołnierzem. Nie, on po prostu świetnie gra. W przeciwieństwie do mnie. No ale cóż, jak tu grać szpiegiem, kiedy jest... Pyro. Tak dobry Pyro. Ja wam powiem. Nie ma absolutnie żadnego sensu. Nie, nie przebieraj się za Pyro. Tylko nie Pyro. Przyczajony? Przyczajony. Nie ma takiego stikowania. What the fuck? Plan był dobry, ale wykonanie 0 na 10. Butelka whisky! No i co? No, przegraliśmy, no. Let's do this shit. Będę grał jako szpieg, bo muszę zobaczyć, czy da się... Muszę pograć Dead Ringerem, zanim się da! Właśnie. Ja zaczekam. Po prostu postoję sobie tutaj. Podźgam powietrze. Akurat musiałeś ulepszyć? I lecę! Bo chcę! Serio, o co chodzi z tą spowolnioną szybkością? Nie mogę dogonić zwykłego szpiega. A, bo jestem przebrany. Okej. Okej! Okej, gro, już nie mam żadnych problemów, dziękuję! Będę przyczajony. Przyczajony. Wow, to wszystko po to, aby dźgnąć innego żołnierza. Jestem geniuszem! Powiadam wam. Ten tutaj rakiet jumpuje jak idiota. Ajajaj!
Powinienem poczekać, aż się obróci w przeciwną stronę, wtedy bym zdążył. A tak nie zdążyłem. Okej, spróbuję jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz! Jej, ja spróbuję jeszcze raz! Cheers, engineers! Tak, idźcie wszyscy jednym przejściem, na pewno będą tak mili, że nic tam się nie stanie. I w ogóle jest smacznie i zdrowo. I jest w ogóle sexy. Jest niezwykle sexy. Dwa działka poziomu trzeciego są zawsze sexy. Szlak. O fuck, Pomson 6000. Proszę, nie pojaw się. Dobrze. No. To mi się udało. To mi też się udało. Kurde! Już miałem na... Już nacisnąłem! Już on wyciągał. Nie, nie tak jak myślicie. No dobra, pomimo mojego antyskilla przejmujemy środkowy punkt. Aż wstyd mi myśleć, że posądziłem tamtego gościa o haki. Faktem jest, że sam nie umiem grać. W ogóle idę na sam początek i jest fajnie, zdrowo i przyjemnie. Jest tak sexy, że w ogóle... Nie zniosę więcej seksowności. Aaaa, miałby stairstep, ale się odwróciłeś. Jaki... Dobra, zasopowałem działko familiady i jest dobrze, ale dalej nie przejęliśmy punktu. Lecisz z czachą. Brawo, brawo, dajesz mu skolocides o kolosa. To do ciebie w ogóle niepodobne. Muscolo Cineso Colossal Titan. Po co stoicie wszyscy w jednym punkcie? Jak dekle. Debile. Jestem pewien, że mnie nie zobaczy. O Boże, to było blisko. To było za blisko. W ogóle jest... Jest to sexy. Dobra. Już tam się czają na mnie z Sikwondo. Sikwondo. Tak blisko. Ale jednak dupa. Zaczyna się. To logiczne, byłem przebrany za tamtego gościa. LOL. Nie w tą stronę. Powinienem pójść w lewo. Tam jest dobra kryjówka. Nie bądź tam. Byłeś tam, ale nie zobaczyłeś mnie. Aha. Nie, widziałeś mnie, familiada! A, Szymon jada, o Boże mój. To są już pierwsze objawy rage'u. Nie umiem już dobrze niczego przeczytać. O Boże, jest smacznie. Dalej punktu nie przejęliśmy, jak? Przysięgam, że to jest ostatnia runda, bo nie mam już cierpliwości do tego. Familiada! Nie stój tak. Familiada! O! Zabijcie go.
Bardzo dobrze. O, was tu jest za dużo! Nikt mnie nie widział. Idę. Wołam medyka. Mam takie szczęście, że miałem Deathringer. Takie szczęście. What? Skąd? Medyk! Medyk! Medyk. Nie! To nie! O, to będzie świetne. Nagła śmierć. To będzie boskie. Naprawdę boskie. Jakby ktoś nie wiedział, to w trybie nagłej śmierci nie ma odradzania się. Zginiesz, przegrałeś. Oni wiedzą, że ja jestem. Akurat koło niego! Jezus Maria! Matko Boska, Częstochowska! Tata zjadł żelazko! Masywne żelazko! Dźgnę chociaż jego! Nie dźgnąłem! Nie dźgnąłem! Fuck! O, mam największe obrażenia. Haha. Prawie. Jestem drugi. Okej. Okej, to będzie ostatnia runda. Przysięgam na świętą zupkę rosołową Knor. Lecimy! Lecimy! Tym razem. Znaczy, wcześniej też wygraliśmy, ale tym razem wygramy jeszcze bardziej. Wygramy tak bardzo, że w ogóle. W ogóle to jest niedorzeczne. Ha ha! 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 O, weź to poczuj! Nikt mnie nie widział? Ty mnie widziałeś i to wystarczy. Ale nie goni mnie. O, weź to poczuj. Aaaa! Yeah! Żyję! Haha, mówiłem, że będziemy grać i wygramy. Tak bardzo, że bardziej się nie da. I mówiłem, że to nie ma sensu. I to jest największa prawda z tego wszystkiego. Hello! Hello! Dobra, bo to się robi zbyt głupie. Te moje dyskretne ruchy. Normalnie sam nie wiem, co ja robię. Spokojnie. Jak na wojnie. Jest seksownie. I w ogóle, ty mnie nie widziałeś. Achtung, spaj! Dzięki, Pyro, który za mną byłeś. Wielkie dzięki, Pyro. Ale nie, nie, nie. Nie złoszczę się, to było to była akurat dobra partyjka. Zgarnąłem kilka killi, rozwaliłem bodajże jedno działko, chyba. Chyba. To dużo powiedziane, ale nie, wydaje się, że rozwaliłem. I jestem drugi w tabeli, zaraz za panem Blaze. Czy... Blue Force. Widział mnie.
A, nie wierzę, że to się udało! Nie wierzę, że wyszedłem z tego cało. O, nie chwal dnia przed zachodem, chwalę dnia przed zachodem. Wyszedłem z tego jakimś cudem cało. LOL! Nie wierzę, byłem pewien już po mnie, ale podkradnę się jak lamus i dźgnego. A co tam? I udało się, to się jak najbardziej opłaciło. God damn it, jestem geniuszem. W ogóle jestem tak sexy, że nie wiem. No dawaj, przyjmijcie ten punkt. Fuck. Strzela we mnie. Nie poszczęściło mu się za bardzo. Oj, komuś innemu się komuś innemu się jeszcze bardziej nie poszczęściło. O, widziałeś mnie. Widziałeś mnie. Mam mleko na sobie. Nie. Fuck! Yo! Jukhof Yando Gehan? A myślałem, że ja mam dziwną nazwę. Na Steamie. Na Steamie. Chciałem być sexy i dźgnąć go w plecy. Nie, to nie. Peekaboo! Okej, okay, i tym oto akcentem kończymy, oczywiście solóweczką. Mój srebrny nóż robobójcy wzór drugi osiągnął rangę powód do paniki. Mam nowy przedmiot. Aha, mam powiadomienie. Ale może coś skraftuję na koniec? A co tam? Zaszalejmy. Bądźmy szaleni i młodzi. Tylko nie bardzo mam w zapasach jakieś bronie. Ne. Dobra. Tak więc. Dzięki za oglądanie. Jestem bardzo ciekaw, jak ułoży się ten nowy update. Z tym balansem i to wszystko. Ja sam z Deadringerem już chyba bardziej już nawet się przyzwyczaiłem do peleryny nożownika, że tak skradam się, czekam, potem wychodzę, dźgam z 4 osoby i znowu czekam. Nie zawsze się to oczywiście udaje, ale przynajmniej się udawało częściej niż teraz. A jeszcze nie chciało się za każdym razem włączyć, tak więc zważę się. Dobra, nie będę się usprawiedliwiał, nie umiem grać szpiegiem i tyle. Okej, tak więc dzięki za oglądanie, zapraszam za 2 tygodnie na więcej Team Fortress 2. Na dzisiaj to będzie wszystko, na razie i cześć.